wściekły! Figlandron Mięta z tej strony, witam was wszystkich, kochani. I dzisiaj, tak jak mówiłem, Wojan będzie na mnie wściekły, ponieważ dzisiaj, kochani, właśnie dzisiaj wpadnijcie na mój sklep z koszulkami, ale nie o tym rzecz. Dzisiaj zaczynamy naszą przygodę z survivalem w Minecrafcie. Razem z wami będę przeżywał nowe przygody na tym właśnie sejwie, który, jak widzicie, nam się teraz tutaj wygenerował. Słuchajcie, jestem w ogóle na jakiejś plaży, nie wiem teraz co. Tu pewnie mamy jakieś rybki, znając życie. Au, słuchajcie, zabolało mnie. Może założę sobie słuchawki. O, i tak się będzie troszeczkę nieco lepiej, słuchajcie, grało. Pierwsze, co trzeba zrobić, no to oczywiście idziemy, słuchajcie, ściąć drzewo i poszukać może jakiegoś jedzonka, więc sobie zetnijmy. To drzewo jest godne tego, żebyśmy je ścieli. Słuchajcie, ono tak pięknie wygląda. Ono po prostu się wyróżnia. Ono po prostu prosi się o to. Mięta, zetnij mnie. A więc co ja zrobię? Ja po prostu to drzewko, proszę was, proszę. To jest pierwsze drzewo na tej serii i za chwilę wyskoczy. Wyskoczył nam on. Wyskoczył nam achievement, słuchajcie. Wyskoczył nam on i musimy teraz go sobie zrealizować dalej, bo jak już wykopaliśmy to drzewo, no to wiecie, przydałoby się zrobić z niego deski, potem zrobić sobie z niego jakiś crafting. No i słuchajcie, jesteśmy w ogóle na najnowszej wersji, jesteśmy na 1.19.3. Trochę z tego, co wiem, się pozmieniało od 1.18. Ostatni raz, kiedy grałem w Minecrafta na survivalu, to było właśnie na 1.18. Jesteśmy chyba 5 wersji wyżej, więc będę potrzebował po prostu waszej pomocy, więc piszcie mi w komentarzach, jeżeli czegoś nie będę wiedział, lub wiecie, odsadźmy już drzewko, bądźmy tacy tu ekologicznie, odsadźmy drzewko. O, drugie mi wypadło. O, koks, dobra, to odsadzimy. Słuchajcie, trzeba sobie zrobić na pewno jakieś tutaj drzewko, a z drzewka by się zrobiło, o, stół i już mamy coś na sam, słuchajcie, początek. Dobra, a teraz by się przydało coś znaleźć do jedzenia. Mamy pszczółki, słuchajcie. O nie, mamy pszczółki, ale to są pszczółki naturalne. I teraz jakbym im rozwalił, to by się na mnie pewnie wściekły. No to wiem, pamiętam jak pszczółki doszły w 1.15, więc wiecie, nie jest to aż tak nowuż daleko, chociaż to już jest parę lat, chyba z jakieś 2-3 lata. Słuchajcie, tam jest mój ulubiony biom, nie gadaj. Tam jest mój ulubiony biom, tam jest biom kwiatowy, który po prostu uwielbiam, słuchajcie. Więc będziemy musieli sobie tam na pewno pójść. Mamy kurczaczka, siema kurczaczku, słuchaj kurczaczku. Są dwa kurczaczki, są trzy kurczaczki. Słuchajcie, nie no, jednego muszę sprzątnąć. Sorry kuro, ale jestem głodny. Musisz mi dać jedzenie, rozumiesz? Dokładnie, albo dobra, jeszcze nie jedzmy tego, bo jak zjemy, to nie będę miał później jedzenia i wtedy będzie troszeczkę tak, wiecie, no, taka klucha, nie? A przydałoby się. Co, chcesz mi też dać jedzonko? Dasz mi jedzonko? Dasz? No co się patrzysz? Słuchajcie, widzowie, czemu on mi się patrzy? On się na mnie patrzy, ja nie rozumiem, czemu on się na mnie. Chodź tu ty, chodź tu, chodź tu. Dokładnie, o, i dałeś mi jedzenie i ja się czuję teraz zadowolony. Nie no, przydałaby się już jakaś siekierka. To zróbmy sobie na pewno na sam początek naszej przygody siekierkę. To jest pierwsza siekierka na tym sejwie. Dobra, no to co? Ścinamy drugie drewno już siekierką, więc będzie nam na pewno troszeczkę łatwiej. Weźmy sobie to, zetnijmy w taki oto, słuchajcie, sposób. Mam nadzieję, że wam się podoba, że zrezygnowałem z tekstur paka. Obserwujcie oczywiście moją kartę społeczności, bo dzięki temu zrezygnowałem z tekstur paka, bo zaznaczyliście, że wolicie zwykłego Minecrafta, więc ja oczywiście niczym dżin z Aladyna spełniam wasze trzy życzenia i usunąłem po prostu tekstur paka. Jeżeli będziecie chcieli, jeżeli chcecie, żebym wrócił do tekstur paka, to musicie zostawić tutaj powiedzmy 50 łapek w górę i wtedy w następnym odcinku naszej przygody, słuchajcie, przywrócę tekstur paka. Jeżeli będziecie chcieli, no to po prostu 50 łapek i jesteśmy dogadani. To są dynie. Słuchajcie, dynie nam się na pewno przydadzą. Ja mam ogólnie coś takiego wam powiem, że jak tylko zaczynam jakiś survival, to ja od razu zbieram wszystko, co mi się natrafi. Jak się gdzieś zrespiłem kiedyś w dżungli, to pamiętam, zbierałem wszystkie melony i wszystkie kakao, jakie tylko tam było. Tutaj też tak zrobimy, tylko tutaj zrobimy oczywiście to z dynią. Słuchajcie, przydałoby się znaleźć jakieś jeszcze więcej drzewek. Tego nie będę rąbał, bo coś mi się zdaje, że to drzewko troszeczkę za duże. Mamy więcej sadzonek, słuchajcie, nie no, bądźmy dobrymi graczami Minecrafta, odsadźmy sobie drzewko, żeby sobie tutaj kiedyś od rosło. Tam są świnki, tam mamy więcej jedzenia, dobrze jest, dobrze jest, dobrze jest. Tam mamy kobla, mamy kamień na wierzchu, więc będziemy mogli sobie szybko ogarnąć już jakiś, słuchajcie, kilofik. I kilofik się w sumie, rozumiecie, przyda po prostu, bo się przyda. Słuchajcie, czy my tu coś mamy ciekawego? Tak nie widzę, troszeczkę pod wodą, tak trochę ciemno jest, nie? Ale no trudno, no trudno, no nic się nie widzi, no nic nie zrobimy, nic nie zrobimy, ale trzcinę zbiorę, nie, trzcinę zbiorę, wszystko mi się przyda. Ja normalnie jestem ten typ
typ gracza, który wszystko na samym początku, rozumiecie, zbiera. Nie wiem czemu tak mam, ale po prostu lubię wszystko zbierać na początku, a później po prostu to wykorzystywać na przykład w budowlach, które po prostu uwielbiam, słuchajcie, tworzyć. Uwielbiam budować, to jest chyba moja ulubiona rzecz w Minecrafcie, autentycznie. Co my tu jeszcze mamy? Ale cave! O, ja cię sunę, ale cave, ale kopalnia, tam coś jest. Tam jest deep slate! O jacie, a tam jest creeper, nie chcę iść do creepera, creeper mi się troszeczkę mało podoba, słuchajcie. Creeper mi się tak mało podoba, jakbyśmy znaleźli owieczki, to w sumie by było fajnie, bo... No nie fajnie by było, gdybyśmy tak pierwszą noc w tym naszym Minecrafcie, wiecie, przeżyli w taki sposób, że nie przeżyjemy. Świnko, przykro mi, ale musisz się poświęcić, rozumiesz? Przykro mi, stary, musisz oddać życie, bo ja jestem głodny trochę, wiesz? No, a kurczaka nie będę jadł, bo się otruję. No sorry, Rambuś, ale... Musiałem cię zjeść. Nie, to musimy pójść, tam na pewno są jeszcze jakieś pszczółki. Musimy zapamiętać, że tam mieliśmy pszczółki, bo jak będziemy kiedyś chcieli zrobić sobie jakiś ul, jakąś pasiekę, no to na pewno sobie tam, słuchajcie, pójdziemy. W sumie tutaj już mamy tak na wyciągnięcie ręki ten kobel, no to byśmy mogli zrobić sobie, nie, jakiś kill-off. Zróbmy sobie pierwszy kill-off na tej naszej nowej przygodzie. Wykopmy sobie tak, nie wiem, czekajcie, słuchajcie, o, zdobyliśmy kolejny achievement, epoka kamienia. A później co będę miał, epokę brązu albo epokę żelaza, tak? Jakoś tak to jest? Nie wiem w sumie. Powiem wam, nie pamiętam. Szczerze, nie pamiętam. Dobra, weźmy sobie to, wykopmy. Czemu ja powtarzam cały czas słowo dobra, dobra, dobra? Jak kiedyś ktoś zrobi ze mną funny moment, to tam chyba będzie tylko przerywnik dobra. Więc dobra, więc ja się na to zgadzam, jak najbardziej może być coś takiego. Nie kopmy się w dół, bo zaraz będą nam tutaj, wpadniemy do jakiejś lawy albo znajdziemy jakiegoś cave'a i tam wpadniemy. Nie będzie za ciekawie, nie? Chodź, możemy sobie zrobić cukier, możemy sobie zrobić nasiona z dyni, ale myślę, że na razie sobie to odłożymy. Zróbmy sobie piecyk, wrzućmy sobie tu już jakieś rzeczy, żeby to nam się upiekło, żebyśmy się nie otruli. Proszę, kurczaczki, pieczcie się. Czy ja mam tu jakieś owieczki? Czy ja mam tu może jakieś owieczki? Mam kilka świnek. Mam na pewno kilka świnek, ale czy ja mam jakieś owieczki? Może tu w jakiejś dolinie będą, co? Może tam jest więcej świnek? Tam są krówki, o matko, tam są krówki. Ale gdzie są owieczki? Bo by mi się przydały, rozumiecie, no jakieś wyrko by się przydało. Zobaczmy sobie, tam pójdźmy. Zobaczmy sobie, co tutaj jest. No, a myślałem, że tu jest jakaś dziura, wiecie, wyrwa, kontynuacja tamtego. Ale jednak tutaj nic takiego nie było. Tu jest jakiś, wow, tu jest jakiś ciekawy las. Są owieczki, super, możemy zaraz sobie przyjść po owieczki, zrobić sobie wyrko, bo nam się zaraz robi noc, słuchajcie, nie będzie za ciekawie, jeżeli spotkamy jakieś zombiaki pierwszego dnia, więc chodźmy sobie najpierw, zróbmy wyrko, nie? Tam mamy w ogóle ciemny las, podoba mi się. Nawet powiem wam, dosyć lubię ciemne drewno, chociaż myślę, że moim ulubionym połączeniem drewna a propos, to jest drewno świerkowe oraz drewno zwykłe, albo drewno to niebiesko, wiecie, z netheru, to bodajże to się nazywa spaczone drewno, czy coś jakoś tak. Idź, świnko, Rambuś, wszystkie świnki to są od dzisiaj rampki, nie wiem czemu, ale siema Rambuś, siema kurczak, będziesz kurczakiem, rozumiesz, normalnie. Weźmy sobie tutaj to, przepalmy, wrzućmy, to będzie nasza taka tymczasowa chyba, słuchajcie, baza, bo tu mamy normalnie jakieś zejście już do naszej pierwszej kopalni. Aha, tylko jeden się przepalił, oj, to niedobrze, powiem wam, to niedobrze, ale zróbmy sobie tak, na pewno zróbmy sobie wyrko, które się teraz prześpimy już, słuchajcie. Muszę sobie gdzieś tutaj, nie mamy jakiegoś dirta, mamy dwa dirty, to trochę mało, słuchajcie, by się przydało jeszcze to, z dwa. Naprawdę tu się tak wolno przepala? O nie, no dobra, no to wrzucę trochę więcej, dobra, niech się przepala w takim razie, niech będzie tu nam jakieś światełko się świeciło. My sobie weźmy to trochę, wyrównajmy, nie lubię takich dziwnych terenów. Wyrównajmy sobie to troszeczkę, o, w taki oto sposób. Tam jest jeszcze jeden dircioch, ja go nie podniosłem, nie, muszę wszystkie dirciochy podnieść, to tak nie będziemy zaśmiecać, nie? Słuchajcie, nie będziemy zaśmiecać, zróbmy sobie tutaj. Podoba mi się, tu jest taka, słuchajcie, taki naturalny nam się namiot trochę zrobił, nie? No, troszeczkę taki naturalny namiot, to w sumie jest. O, więcej jedzonka, super, nie umrę z głodu. Ale mam wrażenie, że zaraz mnie coś zje. Połóżmy się spać i idźmy już spać, słuchajcie. Prześpimy się, to jest pierwsza noc na naszej nowej przygodzie. Nie wiem, czy tu będziemy schodzić w sumie. Nie wiem, czy tutaj jest sens to dalej drążyć. Chyba zakleimy, słuchajcie, to. Chyba to zakleimy. Pójdziemy dalej, tam się szkielety palą, słuchajcie. Tam się szkielety palą, nieciekawie, powiem wam. Tu już mamy zaklejone. Czy nam się tu przepaliło? Tak, przepaliło. Możemy sobie to w sumie zebrać. Zrobić sobie już, myślę, kamienne jakieś rzeczy. Może mieczyk nie, powiem wam szczerze. Może mieczyk nie, ale zróbmy sobie na pewno kamienne.
kamienny kilof i zróbmy sobie na pewno kamienną sikierkę, a te pójdą, papa, nie ma was już, nie ma, nie potrzebuję was teraz. Teraz mam lepsze nieco tutaj rzeczy. W sumie wiecie co? Po prostu sobie zróbmy na razie tutaj przemeblowanie. Zróbmy jakoś tak. Na razie sobie tutaj zostawimy. Pójdę zobaczyć do tego cave'a, słuchajcie. Pójdę zobaczyć do tego cave'a, bo tu widzę, że są jakieś węgielki. O nie, tam jest ząb, jakiś szkielet! Nie, ziomki, nie, ziomki spod Biedronki. Nie. Patrz, ten mnie zauważył, skubaniec. Haha, fajczysz się, haha. Nie ma ziomek. Ty mnie walnąłeś! O nie, Zenuś, nie, tylko nie Disco Polo. Słuchajcie, Zenek mnie chciał maltretować Disco Polo, patrzcie, idzie do mnie, aż się pali normalnie do tego, żeby mnie maltretować swoją piękną muzyką. Słuchajcie, Zenek się skończył. No to w sumie dobrze, słuchajcie, no to w sumie dobrze. Ale czy my możemy... Czekajcie, ja mogę sobie zrobić w sumie... Nie! A nie, tak. Tak, to chciałem zrobić, rzeczywiście, to rzeczywiście chciałem zrobić. Chciałem przepalić sobie jednego tutaj, żeby zrobić sobie węgiel żywny. Może nam się przepali jeszcze jeden. Wiecie co, dołożę, jakby się coś miało stać. To sobie przerobimy na drewienko i zrobimy sobie, o, z 4 takie pochodnie. Myślę, że będzie spoczko, a może jeszcze z 4, dobra. Mogę zrobić sobie w sumie tutaj jakąś skrzyneczkę, dostawić na razie. Postawić sobie tutaj, o, słuchajcie, jedną naszą pochodnię. No słuchajcie, autentycznie stworzony po prostu dla mnie tutaj kemping się zrobi, słuchajcie. Tu się normalnie nam kemping zrobi. To sobie na pewno wezmę, to odłożę, to też. To sobie też na pewno wezmę. Się zastanawiam, czy robić jeszcze miecz, słuchajcie. Ale chyba zrobimy. Chyba jeszcze zrobimy mieczor, żeby, wiecie, nam coś tam nas nie zjadło. I to resztę sobie tu zostawimy. Zrobimy sobie tutaj oczywiście spawn pointcika, żeby jak zemrę, to wiecie, żeby nie było jakiegoś normalnie przypału, że będziemy musieli skądś daleko wracać. I chodźmy sobie, chodźmy, wykopmy sobie tutaj chociażby tego tutaj pięknego i jedynego, słuchajcie, węgla w okolicy. Bo mi się wydaje, że to dobry pomysł, żeby go sobie tutaj wykopać. O, dokopmy się do niego. Cyk, 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 cyk. Mam nadzieję, że zaraz nie spadnę. Ja mam po prostu do tego magiczną tendencję do spadania, słuchajcie. Mamy węgiel, słuchajcie, mamy prawdziwy węgiel. Już nie będziemy musieli przepalać, wiecie, cennego surowca, jakim jest drewno. Możemy już sobie korzystać z normalnego węgielka. Spróbuję go jakoś tak w miarę bezpiecznie wydobyć. Spadli z węglem, nie? To by było nieciekawe. To by było nieciekawe, powiem wam. To by było troszeczkę nieciekawe. O! Spadł? Czy ja go wziąłem? Nie, ja go chyba wziąłem. Chyba go wziąłem, dobra, nieważne. Myślałem, że spadł, wiecie, tam w dół. Nie chciałbym tam schodzić, bo jak widzę, tam jest chyba Baśka, czekajcie. Czy tam jest Baśka? Czy tam jest Baśka, czy mi się chyba przewijało? Nie, nie widzę już Baśki. Znikająca Baśka. Słuchajcie, nie ma Baśki. Normalnie Baśka wzięła i znikła, nie? Taka koścista Baśka, rozumiecie? Wiecie, co to jest Baśka? No kurczę, mam mądrych widzów. Jakby moi widzowie nie mogli wiedzieć, co to jest Baśka. To jest bardzo stare, słuchajcie, określenie na szkielet. Tak jakby ktoś nie wiedział, ale. Nie, Baśka jest! Słuchajcie, Baśka jest! Baśka jest! No i koks, Baśka niech sobie tam będzie, lepiej niech mnie nie drażni. Czy my tam mamy może jakieś ciekawe rzeczy, może jakieś diamenciory, coś może tego? Nie, ale czy mi się wydaje, czy tam jest kopalnia? Nie, mi się wydawało, tam jest jakiś lapis dla żółwi. Tam jest żelazo, ale tam są też dwie Baśki. Baśki, proszę mnie nie zabijać, będę ogromnie wdzięczny. Ha! Sanarnie! Zanarnie, Baśka! Wcale nie zginąłem, wcale, ja nie zginąłem, ja niczego takiego nie zrobiłem, Idźmy stąd! Ha! Zenon, proszę cię, ja lubię twoją muzykę, naprawdę lubię twoją muzykę. Ja tak naprawdę kocham Disco Polo, ja zasypiam przy Disco Polo. Zenek, tylko mnie nie zabijaj. Zenek, proszę cię. Zenek, nie bądź taki zły na mnie. Zenek, proszę cię, Zenon. Ja chciałem sobie nakopać tylko żelaza. Zenek, nie. Zenuś, Zenonku, Zenisławie, nie. Nie, proszę cię, Zenek, nie. Udało mi się, pokonałem, słuchajcie, Zenona. Pokochałem? Nie pokonałem, co ja gadam? Nie pokochałem Zenona. Mi już się, słuchajcie, coś mi się udzieliło. Ratujcie mnie, ja nie chcę kochać Zenona. To nie było w mojej głowie. Gdzie są moje kurczaki? Czy ja zjadłem moje kurczaki? Ja miałem jeszcze jednego kurczaka, jestem pewien. Albo go jednak zjadłem. To też jest możliwość. Dobra. Kopiemy nasze, słuchajcie, pierwsze żelazo. Trzeba wykopać, nie? Mamy tu jeszcze jakieś więcej może żelaza, coś? Gdzieś ktoś? Nie. Tutaj mamy bezużyteczne kompletnie miedzi. Tam coś jest? Coś może tego? Tam też jest żelazo, słuchajcie. Tam też jest żelazo. Może tutaj będzie trochę więcej żelaza niż dwa. Co? Może gdzieś coś jakoś? Nie, dwa mamy tylko. Ale dobra. Weźmy sobie to w drugą łapkę. Jedzmy trochę. Zobaczmy, może gdzieś tu
słuchajcie, tutaj jest po prostu żelazo jakieś, wiecie, ukryte i może coś tutaj się uda nam jeszcze wydobyć, tak, tutaj u góry, co? Może tu mamy, o, też by się przydało, ale w sumie na razie nie mamy po co tego robić. Może tu jakieś żelazko, coś gdzieś, nie, ale węgiel jest. Czy ja słyszałem tradera? Albo to był zombie wieśniak. Nie wiem, słuchajcie, nie wiem co to było, ale to brzmiało normalnie albo jak trader, albo jak zombie wieśniak. Nie, to jednak chyba zombiaki. To jednak chyba zombiaki. Nie, 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 Zenon. Zenon, nie, proszę cię. Zenuś, nie, 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 ja już nie chcę drugi raz umrznąć. Nie, 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 ja już mam to, co chciałem, ja już stąd uciekam. Mam dwa żelaza, mogę sobie zrobić, tak, coś, na pewno. Mogę sobie zrobić coś. Nie wiem, co mogę zrobić z dwóch żelaza. Mogę zrobić sobie miecz, mogę zrobić Zrobimy sobie tarczę, tak, to myślę będzie chyba najlepsze na razie wyjście, żeby sobie zrobić tutaj, słuchajcie, tarczę. O, nawet tutaj mamy blisko drzewko, super. Myślałem, że będę musiał iść gdzieś, wiecie, tam do lasu. Na razie mi się nie szykuje na to, żebyśmy musieli robić jakieś zapasy. Gdzie jest mój domek? Mój domek jest gdzieś tutaj na razie. Mój domek, moje obozowisko na razie to jest bardziej niż jakiś domek, słuchajcie. To możemy sobie wrzucić, przepalmy sobie to żelazo. A tutaj wrzućmy nasze znaleziska. Można w sumie pójść w tym czasie, słuchajcie, pójść i coś zjeść. Miałem jeszcze mieczor, nie? Ale go straciłem. Gdzieś tam pewnie leży, albo już zniknął pewnie. Wiecie co? Zrobimy sobie już żelazny. Poczekam. Sobie przydałyby się jakieś zapasy jedzonka. Przykro mi, świnki, ale jesteście na wyciągnięcie ręki, więc chyba skończycie u mnie na talerzu. Przykro mi. Chyba będę hodował, słuchajcie, kurczaczki, więc was na razie nie potrzebuję. Przykro mi. Przykro mi, świnki. Ale jajko to sobie wezmę, może wylęgnę. I nic, tak jak myślałem. Tak jak myślałem, nic się nie stało. Nic się nie stało, ale idziemy dalej zobaczyć, bo z tego co pamiętam, tutaj mieliśmy. My tu mamy jeszcze ul! O rany! My tu mamy ul! Ej, koks, tu nawet mamy pszczółki! Ja tu chyba zostanę. Ja tu chyba zostanę. Jak są pszczółki, to ja zaraz zacznę robić normalnie, słuchajcie, pasiekę. To będzie pasieka mięty, normalnie, rozumiecie? Miętowa pasieka. Tak, tak to nazwiemy. To będzie miętowa pasieka. To będzie miętowa pasieka. Czy mamy tu więcej owieczek może? Nie, tu mamy jedną tą owieczkę. Niestety. Nie, zreprodukowały się. Na szczęście, czarna owieczko, nie przyszłem po ciebie. Zabijmy sobie jeszcze jedną świneczkę. Słuchajcie, będę tak latał i patrzył. Tam są koniki! Ale nie ma brązowego, ja lubię brązowe. Ja lubię brązowe koniki. Będziemy musieli, słuchajcie, konika sobie osiodłać też. Ale tu będziemy mieli przygód, słuchajcie. Ale mam już pomysłów na to, słuchajcie. Normalnie 1 100 900. Chodź tu, świnko, ja potrzebuję trochę jedzonka, zrozum. Potrzebuję trochę jedzonka, mam mało jedzonka. Muszę was niestety troszeczkę sobie na razie tutaj, no rozumiesz, poza... Cześć, owieczki! Chyba z was zrobię sobie hodowlę, wiecie? Chodzicie sobie tak tutaj, ja was jakoś przetransportuję zapewne, ale na razie nie. Dobra, wy świnki sobie zostawcie, może was zrobimy... Z was też pewnie zrobię sobie jakąś hodowlę. Też jakaś jest misja, też jakiś jest pomysł. Mamy więcej dyni, nie wiem po co by mi były na razie dynie, tam to już sobie w sumie zebrałem. Tu jeszcze są świnki nad moim bagnem, nie no sorry, nad moim obozowiskiem. O nie, 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 chrumki. Wy nie będziecie nad moim obozowiskiem mi tu chrumkać, rozumiesz? Wy nie będziecie mi tutaj chrumkać na razie.